Treści zawarte w filmie mają charakter wyłącznie humorystyczny. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki stosowania się do porad. Witam. Dzień dobry. Można? Tu monohydracik i leśniczek? Tak, świeży monohydrancik z hydrantu dzisiaj nabierany. Właśnie taki potrzebuję. To wezmę ten. Urzeźbi nerwowy, to ja wcale teraz nie będę brał. Słuchaj kolego, jak weźmiesz Sawa, czeka cię wielka sława. Dobra, i będzie. Dobra, teraz idę. Trening robić. Elegancko będzie. Siema, mówi trener personalny Paweł. Właśnie jestem w klubie kulturystycznym Oskar w Suwałkach. Prowadziłem się tutaj w seminarium i dzisiaj będę poprawiał ludzi, pokazywał im prawidłową technikę ćwiczeń. Zapraszam. A co ty robisz, ty mądry jesteś? Zostaw tą sztangę. Martwy ciąg robisz? Też dyski ci wypadły? Widziałeś mój film? Nie widziałem, muszę to robić. Dyski wypadły, ale po co? No, bo chcę. Będziesz to robić? Będę. Dobra, to jak się uparłeś, to zrób chociaż dobrze technicznie. Powiem, panie? No to jak wiadomo, w kulturystyce największy efekt dają ćwiczenia od pełnego rozciągnięcia mięśni do pełnego wyprostu. Pokaż. I tak wtedy też mamy zabezpieczony kręgosłup, bo jak robisz źle technicznie, to cały czas masz tutaj stałe napięcie i jest nierozluźniony kręgosłup w dolnej fazie i mogą ci dyski wystrzelić. A jak zrobisz dobrze technicznie, pokaż odpowiedniego rozciągnięcia. No, prostujesz i tak, patrzysz i w martwy punkt do tyłu. To jest właśnie martwy ciąg na tego. Zrobisz martwy punkt, tak. Bo ja i tak nie polecam zobaczyć, za dwa tygodnie będziesz na wózku. Jak zrobisz dobrze technicznie, to za miesiąc. Dlatego jest właśnie martwy ciąg, bo potem martwy kręgosłup się robi. Martwisty dostaniesz i tyle będzie. Ale wchodzi. No wchodzi, bo dobrze technicznie zawsze dobrze wchodzi. Boli. Dziękuję, trenerze. Brawo. A co ty? Widziałem, jak piłce robić. Co ty, piłkarz? Jeszcze brzuszki jakieś pedalskie? Klatę wam robić. Dobra, trenerze, już idę robić. No. Teraz pokażę wam prawidłową technikę wyciskania na klatę, tak? Czyli przy wyciskaniu robimy mostek, odrywamy biodra, tak żeby wycisnąć jeszcze większy ciężar, bo jak wiadomo ciężar jest najważniejszy. Warki przy wyciskaniu ściągamy do przodu, tak żeby było jeszcze większe napięcie mięśni piersiowych i prostujemy łokcie do końca, tak żeby był pełen ruch, żeby nie oszukiwać. Proszę, pokażemy teraz poprawną technikę. Ja wstanę tutaj na asekuracji. No, biodra do góry. I wyciskamy. Hop. Dobra, wystarczy na razie. Teraz widzę, że klata napięta jak plądeka na żuku. Proszę pokazać, elegancko. I teraz tak, podstawowa zasada. Jeżeli robimy ćwiczenia na masę, to robimy na wolnych ciężarach. Chodzi tu o to, że wolno opuszczamy i wolno podnosimy. 4 sekundy opuszczania, 4 sekundy podnoszenia. Na rzeźbę, jak wiadomo, mało ciężaru, duża ilość powtórzeń, szybkie ruchy, krótkie przerwy, tak? Wtedy spalamy tłuszcz z mięśni. I rzeźbimy elegancko mięsień, będzie potem elegancka definicja. I ważna rzecz, nakładamy dużo ciężaru, dużo talerzy. Nie nakładamy na przykład 2 dwudziestek, lepiej nałożyć kilka piątek, po to, żeby chamy na siłowni kątem oka liczyły, ile mamy ciężaru i się bali. Poza tym, jak na przykład ja mam swoich podopiecznych, to zakładam im dużo talerzy, mówię, że jest 120,
a jest tak naprawdę 100. On robi serię setką, myśli, że jest 120 i następuje tutaj właśnie seria oszukana. Jest taki sam efekt, jakby zrobił to ciężarem 120-kilogramowym. O, moja walentynka. Jak chcecie wyglądać tak jak ona, panie, i mieć taki muskulatorny tyłek, to dzwońcie, piszcie, ja przyjadę i zrobimy prywatny, personalny trening, może być nawet u ciebie w domu. Pozdrawiam. Poddaję, zostało tam jeszcze trochę, u duchy dranku, ale dranco weszło, lata nabita, tylko to do wykania, wyzniemy od stara, syczo i spalam. Zapraszam ponownie, no. Jakbyś miał tutaj chwilę czasu na trening. Dobra, przyjedziemy jeszcze, zrobimy jakieś treningi z chłopakami tutaj. Wyszkolę kadrę trenerów wyspecjalizowaną. Teraz tak, kończę dzisiaj. W następnym odcinku zrobimy może jakiś trening z kobietami albo z fighterami. Pozdrawiam. Wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego, suplementacji oraz użytku steroidów. Pozdro.